Europoseł Prawa i Sprawiedliwości Adam Bielan mówił o lotnisku w Modlinie podczas porannej rozmowy Radia Rekord i telewizji Deami, której był gościem 12 listopada. Pamiętajmy, wszyscy mieszkańcy województwa mazowieckiego, w tym mieszkańcy Radomia, powiatów okolicznych, dorzucają się do lotniska w Modlinie. To lotnisko od momentu powstania jest co roku deficytowe, co roku przynosi coraz większe straty. Pan marszałek Struzik chciał ładować w nie kolejne pieniądze podatników. Według europosła Adama Bielana lotnisko w Modlinie jest fatalnie zarządzane. Po cichutku pan marszałek Adam Struzik wycofał z projektu budżetu na rok 2020 blisko 50 milionów złotych, nie pamiętam dokładnie kwoty, jedynych środków, które były przeznaczone na rozbudowę tego lotniska w roku 2020. Nagle okazuje się, że Modlin nie będzie już rozbudowywany. Dlaczego? Bo pan marszałek Struzik zderzył się ze ścianą, jaką są przepisy Unii Europejskiej. Ten wielki Europejczyk nie wie o tym, że jeżeli buduje się tego rodzaju inwestycję, która od lat przynosi straty, to trzeba zapytać Komisję Europejską, trzeba zdobyć tak zwaną notyfikację, żeby mieć pewność, że Komisja Europejska nie uzna tego jako niedozwoloną pomoc publiczną i nie obciąży później właścicieli, w tym wypadku Sejmiku Województwa Mazowieckiego, środkami. Na słowa europosła Adama Bielana odpowiedział marszałek Mazowsza Adam Struzik. Pan europoseł Adam Bielan od dłuższego czasu jest przedstawicielem tak naprawdę interesów przedsiębiorstwa Porty Lotnicze, które jako współudziałowiec i współwłaściciel Modlina, zamiast zajmować się jego rozwojem, no zajmuje się przez cały czas blokowaniem tego rozwoju i uniemożliwia praktycznie jakiekolwiek sensowne rozwiązania. Zdaniem marszałka Adama Struzika ataki europosła Adama Bielana na lotnisko w Modlinie mają jeden cel. Ja uważam, że pan europoseł Adam Bielan przykrywa, czy próbuje przykryć problemy z realizacją projektu w Radomiu, którego my jesteśmy przychylni, żeby była jasność. Próbuję teraz odwracać uwagę, krytykując rozwój spółki w Modlinie. Moim zdaniem port lotniczy w Modlinie sam się broni i na pewno będzie się rozwijał w przyszłości, czego oczywiście nie mogę powiedzieć o Radomiu, bo z jakiejś rocznej, błyskawicznej inwestycji w tej chwili wygląda na to, że to będzie 3 albo 4 lata. Tymczasem przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze cały czas czeka na rozstrzygnięcie Krajowej Izby Odwoławczej w sprawie budowy terminalu na lotnisku na Sadkowie. KIO rozpatruje odwołanie firmy Hochtief Polska, która uważa, że 20 miesięcy na zaprojektowanie i wybudowanie terminalu na radomskim lotnisku to termin nierealny i żąda przedłużenia go do 30 miesięcy.